Witam was serdecznie w moim królestwie. Słuchajcie, kolejna niedziela, kolejna przygoda z Heroesami Piątymi. W ostatnim odcinku, na sam koniec, pojawił nam się tutaj taki dziadowski kolega. Nie wiem, czy on będzie płynął, czy on będzie tutaj chciał lądować, czy też nie. Tutaj by mógł wylądować. To będziemy to obserwować. Póki co jedziemy sobie powiększyć nasze statystyki. No dobra, troszkę straciliśmy, trudno się mówi. Zostaw, to jest który poziom? Trzeci. Trzeciego to nie mamy, więc będziemy to zbierać. Jedziesz dalej. Ty sobie tutaj przejedziesz do naszego głównego miasta. Po nowe jednostki. Jak dasz radę, mam nadzieję, że dasz. Ok. Surowce nam przychodzą w sposób bardzo znaczący. To po pierwsze. Surowce nam przychodzą, to po pierwsze. Tutaj są jeszcze rzeczy do podniesienia. Ok, puszczamy turkę. Zobaczymy, gdzie on popłynie. Czy on będzie tutaj chciał wylądować? Będzie chyba chciał tu wylądować. Skoro będzie tu chciał wylądować, to ja muszę to jakoś zarobić, żeby go tutaj zaatakować. Więc wydaje mi się, że jak on tu będzie chciał... Kula ognia, ok. Tutaj co jest? Miecz potęgi. Nie będziemy tego zbierali. Wobec tego próbujemy go tutaj capnąć. Poczekamy jeszcze dzionek, ty sobie jedziesz dalej. Dobra, teraz tak, 31 200. Dobra, za 31 200 mamy wszystko wykupione w tym zamku, ok. Ciekawe, ile kosztują inne zamki. Dobra, ty na pewno będziesz chciał tutaj wylądować. Ja to coś czuję, że ty będziesz tutaj chciał wylądować. Tak, coś czuję, że ty będziesz chciał tutaj wylądować. Mamy jakieś artefakty do kupienia. Mamy artefakty do kupienia. Zbroja ze smoczych łuszcek. Standard błogosławieństwa. Większe atrybuty o 1. Inicjatywy podczas wszystkich jednostek w armii bohatera podczas walki. A jakie my mamy? A jakie my mamy pierścionki? Mamy tak. Życie o 2. Większa szybkość o 1. To nam daje szybkość, to nam zmniejsza. Ale atak od obrony 2. 9-15. No to nie jest za dobrze. Wiedzę bohatera o 2. Dobra. W każdym razie będziemy to kupować. To na pewno, że będziemy to kupować. To jest co? Wytrzymałość, tu już byłeś. Idziemy dalej. Teraz zaczekamy, aż on wyląduje, bo jeżeli on tutaj wyląduje w tym miejscu, no nie, mamy daleko. Mamy daleko, słuchajcie. Mamy daleko, więc chcemy od razu. Nie będziemy marnowali czasu, bo nam może to trochę zająć. A ja wiem, że on będzie chciał wylądować, więc podjedźmy sobie tu. Mam nadzieję, że będziesz chciał wylądować, wtedy ja ci sięgnę. Obyś wylądował, obyś chciał wylądować, tak na dobrą sprawę. Lądujesz? Wylądowałeś, dobra. Skoro wylądowałeś, to będziemy cię tutaj atakować. Jazda z tobą. Ok. 16-9, no to nie są duże straty. No nie tak miałem zrobić. Nie tak miałem zrobić. Miałeś tego tutaj nająć. Bić się tu. Będziesz płynął. No tutaj już w zasadzie nie ma sensu. Ale tu już sens jest, wydaje mi się. Dobra, jedziemy dalej. 2000. 1500. I 3. Dobra. I teraz tak. Wyjedziemy sobie z powrotem tutaj spieniężyć surowce. Następnie będziemy budować dalej. Dobra, ty jesteś wykupiony. Lekarz tu. 408.
kupiliśmy za 408, kupiliśmy 15, dobra. No to ta armię taką dosyć się uzbierała tutaj, taka armia. 408 szkieletów. W razie jakby nas zaatakowali, to będziemy mieli do dyspozycji tutaj. Idziemy sobie dalej. Okej. Okay. Jedziesz dalej. Bardzo fajnie. Ty czekaj. Ty jedziesz tu. Bo stąd tak pieszo. No w sumie mógłbym tutaj tak przejechać, no. Chyba i tak tutaj trzeba zaatakować. To jest przejęte. No to też bym mógł tutaj. Tam jest dalej. Przekręty pieśń. Zmniejsza szczęście wrogów o 2. Miejsce w następnej bitwie, tego nie. Tutaj co? Jakieś skarby są. Dobra, tylko teraz tak. To jest co? Wampirki. Też chcemy wampirki rekrutować. Ale ja miałem jeszcze jakiś artefakt tutaj kupić. Miałem tutaj artefakt kupić, więc kupmy sobie ten artefakt. Zanim nam do ataku i zwycięstwa wszystkich dużych. A nasze dusze, duże jednostki to dżiny, rakszase i tytani. Czyli w miarę. W miarę fajnie, że to będą duże jednostki. Okej. Okay. Ej! Kurde, jeden dzień zmarnowany. Niedobrze, że zmarnowany dzień. Dobra, idziemy dalej. Co to jest? Nekromatron. Potem będzie grobowiec, lisze, lord i tak dalej. Dobra. Czekajcie, bo jeszcze tutaj nie wszystko robiliśmy. Ty. Jedź dalej. Odkrywaj sobie te tereny. Tutaj są jeszcze rzeczy do odkrywania. Co tu jest? A tu jest takie coś, dziadostwo. Dobra, my sobie tutaj odkrywajmy te tereny. Tu jest co? Szata, szal i sar ulusa, okej. Okay. Tu więcej szczotki z statku. Chcę podjeść tu. Nie wiem, czy jest sens, żebym tutaj maksował to. Tak, możemy sobie tutaj jeszcze coś postawić, na przykład liszę. Tu jest... okej. Okay. Na razie nie... Daśnij sobie tutaj, ty. Jedziesz na was, ok, bez problemu. Tak, przeszukać chcemy. 43. Nie wiem, jak to nam się stało, że to nam zmarło. 43. Bez sensu. Dobra, kula ognia, proszę bardzo. Ok, wait. 9. 21 albo 21. Dobra. Jest to zrobione. Okej, odwiedzone. Już przyswojone. Tutaj co jest? Pieśń są redukuje do połowy. No nie wiem, czy jest sens to tutaj brać. Tutaj nie przejedziemy, ale my chcemy jechać teraz tu. Dobra, chcemy jechać teraz tu, jedź dalej. Właśnie, tutaj może postawimy sobie budynek do surowców przede wszystkim. Tydzień antylopy już nam się zaczął. Magazyn zasobów już jest, dobra, magazyn zasobów już jest, ok, więc... Kupmy wszystkich. 20 tysięcy już to kosztowało, ok. Troszkę fajnie, ale dobra. Tu 6. Ok, tutaj nie. Ty jedziesz dalej. Nic nie znalazłeś. Nic nie znalazłeś. Nic nie znalazłeś. Straszne, że nic tutaj nie znalazłeś. Dobra. Jeszcze nasz główny bohater. Nasz główny bohater. Jedzie sobie tutaj. Walczyliście. Wow! To ostrawo. To jest co?
jakieś tutaj fajne takie nagolniki ze smoczych kości. Jazda z wami. Trzech tylko straciliśmy. PDK niestety nie weźmiemy sobie. Nagolniki ze smoczych kości to już mamy. Teraz w to wbijemy. Teraz tak, ty lecisz dalej. Nic nie znalazłeś. To jest co? Kajdany ostatniego żywego uniemożliwiają tobie oraz wrogowi ucieczkę z pola bitwy. No to nieźle. Może te smoki warto tutaj objeżdżać. My jedziemy tu. Teraz tak, ty kup kogo możesz. No, wszystkich mogłeś niestety. Puszczamy turkę dalej. No jestem ciekaw, czy ja już mam większą armię, bo na spokojnie sobie rozgrywam tak tą kampanię. Znaczy kampanię, tą mapkę sobie na spokojnie rozrywam. Rozgrywam, co ja bredzę dzisiaj. Dobra, to jest zrobione. Jedziemy dalej. Okej, tu sobie to pozbieramy. Teraz tak, ty. Cyk. Okej. A teraz tak. Okej, czekaj. Najpierw sobie może tu wjedź. Bo to jest co? Lodowy Sopel. No było wszystko na razie. Teraz tak, ty. Nie czaruj tam, tylko wbijaj. Wbijaj tutaj, szybko biegnij. 34 tysiące złota. Biegnij. Ty też jedź, płyń. 10 drewna, słuchajcie. Okej, tu są już takie rzeczy. Ja tu będę mimo wszystko chyba 2 do ataku. Was tutaj pogonimy. To sobie podniesiemy. Tych pogonimy. To jest wszystko. W zasadzie teraz mogę tam jechać dalej. To mogę postawić. Cyk, cyk. Wszystko postawione na głowie. Artefaktów nie będę kupował innych. Okej, wykupieni wszyscy, więc możemy sobie biec dalej. Dobra. Artefakty są kupione, więc najlepiej by było, żebym miał wszystko od smoka, bo wtedy chyba jakiś zestaw jest, bo w trójce były zestawy, tak? W Armageddon. W cieniu śmierci już były zestawy. Okej, ty tu. Troszkę oberwaliśmy. Co to nam daje? Magiczny zwój z czarem oślepienie. Jego dawać. No, nie wiem, czy tak chcemy takie oślepienie, skoro na paskudniaków nie działa oślepienie. Tu sobie kupimy, co tam możemy. Ty biegnij dalej. No nie tak do końca. Okej, ty jesteś tu, więc możesz biec tu nawet. Ty płyń dalej. Zobaczmy. Co to jest? Pieśń ochrony przed błyskawicami. Dobra, puśćmy turkę. Mamy 6 siarki. Rtęci, przepraszam. I 3 nam przychodzą rtęci, okej. Ty biegnij dalej. Pamiętajcie, żeby te artefakty przekazać. Ty wbijaj tu. Bardzo ładnie. Teraz tak, czy ja chcę tutaj z wami walczyć? Tutaj nie ma nic ciekawego, żeby z wami tutaj o to walczyć. Pieśń Saurus. Sar i Surar. Sar i Saurusa. Cyk, cyk, dobra. Was nie weźmiemy. Ale bijemy dalej. Tutaj bijemy w takim razie.
Tu się może coś jeszcze postawić, jakiś budyneczek, na przykład wampirki ulepszone. Cyk, okej, zgadza się. Na razie smoków ulepszonych nie będziemy tutaj budować. No i tak, kasowo jestem zabezpieczony. Zamkowo chyba też jestem zabezpieczony. Jej! Co ja w ogóle robię? Nasze dżiny. Dobra. Nasze dżiny. Co ja w ogóle zrobiłem? Idź tutaj, płyń. Mhm. Odkryłeś, że nie odkryłeś. Ty... Ej. Co ja w ogóle robię? Stąd. Tutaj jedź. Jeju. Ale żem to zmaścił. Dobra, podnoś to. I teraz tak, stąd. Na pewno jedziesz tu po to. Ale żem to zamotał teraz. Ale żem to zamotał. Słuchajcie, czekajcie. Ty, jedziesz dalej. Ty. Masakra. Okej, tartak zdobyty. Tartak zdobyty, jedź tutaj, bo z tym już nie ma sensu walczyć. O dwa szczęście wroga. No, czy ja wiem, czy dwa szczęście wroga zamiast tego, dwa ataka obronę. No, to szczęście... Ale nie umarli, tak dużo szczęścia mają. Chyba nie, nie umarli, tak dużo szczęścia nie mają. Dobra. Teraz tak, ty. Płyń sobie dalej. Płyń sobie dalej, ile możesz. W dół. Dobra, puszczamy turkę. To chyba nie powinno się zdarzyć. Dobra, jedźmy dalej, jedźmy dalej. To jest wszystko odkryte. Jedźmy na te wyspy. Wbij się tu. Dojedź sobie tu. Teraz tak, ty. Jadł cholerny jeden. Taką pomyłkę, takiego babola zrobiłem. Za mało punktów akcji, no bez przesad. Teraz tak. Nie mam ich za dużo, muszę ich oszczędzać. Muszę ich oszczędzać. 4, 8. Okej. Teraz jeszcze tak. To przez podstaw. Zbroja ze smoczych łusek. Tyk. Nagolenniki. Tarcza. Jak od takiego zestawu, bo to płaszcz jeszcze. 2 do wszystkich atrybutów, ok. To daje nam co? Siła czarów zostaje, a inicjatywa jednosekundowych zwarcia, a mi została od 10. Kolejny do szybkości. Tarcza daje nam 3 do obrony, a to nam daje 4 do obrony. Ale to możemy sprzedać, to możemy przekazać. Teraz tak, to nam daje 3 do siły czarów, bohatera zwiększa inicjatywę wszystkich jednostek magicznych. No dobra, czyli teraz tak. Tą różkę wrażliwości też możemy rzucić. Ok, mamy raz, dwa, trzy, cztery rzeczy z tego. To daje nam co? 4 do ataku wolę niż elektryczność. Raczej, że tak. 15, 15, 17, 13. To już jakoś wygląda. Dobra. W takim razie tutaj z wami nie chcemy walczyć. To sobie przejedziemy. Ty jedziesz dalej, tutaj. Tyk. 2000 golda. Za mało punktów ruchu. Dobra, w takim razie
Nie możemy kupić wszystko. Możemy spróbować kupić wszystko. Oczywiście brakło kasy. Wiadomix, że braknie nam kasy. Dobra, tutaj jest ok. Byle co, byle do ataku. Ok, to jest ogarnięte. Następnie co? Opuszczona kopalnia. Nie wiem co tutaj tam. Jeden kryształ dziennie. Tutaj co? Obniża morali istot przeciwnika o 2. No niestety ja nie mam morali, więc... Ale nie wiem po co tu jesteście. Zaklęcie poziomu drugiego. Ok. Tutaj nic, dobra, to sobie to przejmiemy, to zaatakujemy, to weźmiemy, to zaatakujemy. Teraz tak, ty. Może nie tutaj będziesz kombinował, tylko będziesz kombinował stąd, będzie ci naprawdę bliżej tutaj. Ty sobie pójdź dalej. To daje nam co? Większa morale w czasie następnej bitwy. To nie będę chciał walczyć, więc na razie płyń. To jest tak, wydaje mi się, że tutaj będzie jedno miasto. Kolejne miasto New Post. Mogę tutaj wylądować, słuchajcie. Mogę tutaj wylądować. Kańcyn zwiększa szczęście bohatera w czasie następnej bitwy. Okej. Okay. Ty jedź sobie do miasta swojego głównego. Dobra. Nie swojego, tylko naszego. Ty sobie podjedź tu. Okej, okay, wy tutaj. No znowu straciłem. Znowu straciłem, koło straciłem. Muszę chyba zacząć rozgrywać te. Chyba tak jest przez to, dobra, więc ty zaatakuj sobie tutaj dalej. To sobie weźmiemy, teraz tak, ty. Tyk, no ale tutaj byś to sobie wziął, ogarnął. Staram się rozbudowywać sobie ten trzeci zamek. Co prawda wydaje mi się, że tu już magicznie to jest to. Największą armię mamy my, więc... O, oni mają smoki. Oni już mają kościane smoki, więc... Nie wiem, czy tutaj jest sens. Idziemy sobie tutaj po to, dobra. To jest co? Monolit wejścia. Dobra. To już sobie darujmy. Następna rzecz. To jest wszystko. Okej, to jeszcze nie, jeszcze nam brakło, dobra. Chcę podnieść to. To jest ogarnięte, ogarnięte. Teraz możemy sobie jechać po tamto. Ty, jedziesz dalej. No dobra, rozumiem, że tu jest to. A teraz tak, ty. Do miasteczka naszego. Machnij się tu. Nie to, tylko tego. W sumie za mało złota, a ja bym kupił 60 gremlinów za 4000, potem go zdymisjonował. Czy jest tak sens tak kombinować? Ile mamy tych gergulców? 122. Nie wiem w zasadzie po co ja te klejnoty biorę. No ale chyba po to, żeby nam się trudniej grało w późniejszym etapie gry. To jest co? Kopalnia, gracz neutralny. Jedziemy tutaj. Okej. Dobra. Lodowy atysopel. Tutaj jest drewno. Trzy miasteczka, oni też mają trzy miasteczka. Tutaj powoli przejmujemy, więc tutaj będzie pewnie jeszcze jedno miasto. To sobie podnieś, następna bitwa, cyk, okej.
to sobie podnieś. Dobra, teraz ty jedziesz dalej. Dobra, tutaj się coś będzie działo, tak widzę. Tutaj się będzie coś działo. Dobra, bierz to drewno. Bierz to drewno, bierz tą siarę. I stąd, tutaj już to olać. To jest co? Szkielet nieodwiedzony. Dobra, teraz tak, no mogę to ulepszyć. Mogę. Teraz tak, nie to, tylko handel to jest tu. To za to. Cyk. To za to. Cyk. W następnej turze kupujemy tego smoczka, potem go ulepszamy. Te trzy miasta są już całkowicie rozbudowane. 12 tysięcy nam przychodzi. Tydzień Borsuka. To wybudujemy. Aha, to za 10, a to co? To troszkę kosztuje. To kosztuje. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Dobra, to jest chyba... Dwa miasta są tutaj. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem, tam są te dwa miasta, a tu powinno być trzecie. O! Nasze miasteczko. Co? Osiemdziesiąt sześć. Czterdziestu trzech. Dobra, wiecie co? To jest naprawdę porażka. Zamknijmy to. Okej, okay. Rozumiałem. Wczytaj grę. Autozapis. Wczytajmy sobie to. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Rozumiem w takim razie. To jest naprawdę srogawo. To jest naprawdę srogawo z tym. Dobra, okej, okay, okej, okay, rozumiemy to. Wszystko rozumiemy. Ogarniemy to w sposób... No wykorzystamy po prostu nieumarłych, no nic tutaj nie ogarniemy. Po to nam przecież przychodziły te jednostki tutaj. Biegnij dalej. Ta faktoria handlowa by nam się przydała. No grubo, grubo. Dostaliśmy takie baty, że ja cię nie mogę. I tutaj co? Kopalnia rudy Krysowicz należy. Dobra. Ty sobie jedziesz dalej. Tutaj sobie podjedź. Podjedź sobie dalej. Okej. Okay. Teraz tak, no co? No ty... Nie pozostało tu już nic godnego uwagi. Kopalnia złota zdobyta, dobra. Czy to by nam się jakiś tutaj koleś walczący taki w miarę ogarnięty? Aha, bo tego jeszcze nie kupiłeś. No dobra, spoko. No bo to troszkę mimo wszystko, co z tego, że ja mam większą armię jak...
Okej. Co to jest? Amulet nekromancji. Wzmocnę talentów monolit wejścia. Jedziemy tu z wami, dobra. Jedziemy tu z wami, bierzemy to, co tu możemy. Monolit wejścia zostaw. Ja mam nadzieję, że to jest tu, gdzie nas... Tak właśnie myślałem, że to nas to wyrzuci. I tu jest co? Tutaj coś jeszcze jest do podniesienia. Nie ma nic do podniesienia takiego wartościowego, więc na pustynię jedziemy sobie. Teraz tak, ty. Podnieś to. Nie pozostało nic godnego uwagi. Okej. Więc póki co jedziemy tutaj. Dobra. Zaraz. Tu jest faktoria handlowa. To jest faktoria handlowa, tak? No to jedziemy sobie tu. Jakiegoś bohatera kupić, to który by mógł tutaj kozacko zawalczyć. Aczkolwiek tam nie ma bohatera, więc poczekajcie. Aha, bo tu już jest wszystko kupione, tak? Już nie mogę tutaj ulepszać. Tutaj nie mogę, a tutaj są ulepszone smoki. Są ulepszone smoki. Dobra, w takim razie. Ty, kolego. Max 3,5. Max 4. No tego może nie, bo to będziemy ulepszali smoki. Dobra. Teraz tak, ty, kolego, jedziesz dalej, płyniesz. Mało punktów ruchu. Ty, Jomuś. Kasa nam się przyda, więc wbijaj tu. Wbijaj tu. Tak, żebyśmy pierwszego dnia ruszyli. Czy ja wykupię wszystkie jednostki, żeby tutaj mieć armię tych nieumarłych, żeby tutaj to jakoś wyglądało. Trochę żeśmy stracili, powiem wam szczerze. Gdzie tam jest do następnego tygodnia? Tydzień czwarty. Dzień szósty, tydzień czwarty, miesiąc. Okej. W takim razie. Aha, to bym wszystko kupił. To by było dobrze. 8, 12, 4, 10. To było na tyle. I tu jest wszystko wykupione, ale kasy nie ma. U nieumarłych też kasy nie ma. No to powiem wam, że to taka zagwozdka jest drobna. Ale zobaczmy, teraz będzie 16 tysięcy przyjdzie, więc kupię armię w tym zamku. Dzień kruka. W tym tygodniu. Czekajcie, bo tu coś. Okej, w tym tygodniu co? Nie wiadomo co. W tym tygodniu nie wiadomo co. W tym tygodniu najlepszego stracha numer Escape. Aha, konkurs najlepszego stracha na wypływ. Okej, spoko. Kupmy wszystkich. Wszystkich nie kupiliśmy. Dlaczego nie kupiliśmy wszystkich? Dlaczego nie kupiliśmy wszystkich? Trochę słabo, że nie kupiliśmy wszystkich. Dobra, zestawy. Teraz tak. Dzienny sztuk złota za 10 tysięcy. Hełm krasnoludzkich władców. Pieśń Zmoczego Oka. No to te rzeczy byśmy chcieli kupić. Inicjatywę strzelców. No to te trzy rzeczy, czy ja chcę kupić. Te trzy rzeczy ja chcę kupić. No i co teraz zrobimy z tym tematem? Bo ja tutaj bym chciał je kupić.
Tutaj nie za bardzo maksujemy, bo tylko 200 dostajemy. Tutaj dostajemy. Dobra. Powoli coś tu się dzieje. No dobra, w takim razie wiemy, że mamy 8000, puścimy sobie turkę. Słuchajcie, nie puścimy sobie jeszcze turki, tylko... Za mało punktów ruchu. Dobra, czekajcie, tak powinno być. Tak to powinno być, taki wycinek. Coś tam jeszcze jest. No, fajne artefakty przyszły, to na pewno. Dajmy edturę. Kupmy sobie tą sakiewkę złota. Okej, okay, tutaj się już pojawił jakiś ziomek. No, on na pewno ma większą armię niż ja. To trzeba przyznać. To trzeba przyznać. Teraz tak. Kupmy sobie to. Okej. Okay. Wyjdźmy. Torba złota bez dna. 1000 więcej. Artefakty, gdzie ta torba? No mogę tylko tak i tak. To nie bardzo. To nie bardzo mi się to podoba. Mimo wszystko ja bym chciał mieć dwie te torby założone. Idź sobie tutaj. Bardzo ładnie. Sobie tu. Ty mu przekaż tą torbę mimo wszystko. Masz tam torbę, teraz tak. Morale o 2. No to ja wolę, żebyśmy mieli większe morale. Na przykład to nam daje 2 do ataku. Zwiększa wiedzę, ale zmniejsza obronę o 3. Zwiększa wiedzę bohatera o 2. Ten hełm krasnoludzkich władców chcemy kupić. Ten pierścionek, bo z nimi będziemy chodzić na pewno. Z nimi będziemy chodzić na pewno. Właśnie nie wiem, czy w tym tygodniu jeszcze to zrobimy. Zobaczmy, co to są za ziomki tutaj. Jakie tutaj, takie. Nie wiem, czy teraz... Jąc. Gdzieście są. Tu jesteście, co wy tu macie? Mało, mnóstwo. Mnóstwo, horda, tłum, grupa. Mało, mnóstwo, dobra. Teraz tak, ty się wrócisz na pewno tutaj. 25 tysięcy. Ja bym chciał na przykład sprzedać. To sobie kupmy. Ja bym chciał to założyć. Bo to daje 4 do wiedzy i odparnia wszystkie istoty. Odwrócę bohatera na oślepienie. No dobra. I się tu. Nie tak. Bo tutaj się tak wbi. Jeszcze raz. Bo w zasadzie jakbyśmy wzięli tych... Chcę sprawdzić po prostu 3. Okej, okay. I tych byśmy sobie wzięli, to możemy to chyba wymienić na jednostki tak jakie są. I wrogie. Dobra, ty sobie na razie zaśnij. No, tam jest dosyć potężna armia w tym zamku, ale tu masz przyrost pojedynczy. A ja mam potrójny przyrost. Plus jeszcze jakbym mógł... Jakby mi kasy starczyło oczywiście. To jest właśnie najgorsze to, że tu jest problem z kasą teraz. Tylko 13 tysięcy mi przychodzi. Nie tak. Bo tu jednak... No to się robi jednak ciekawiej. Który ty masz poziom? 2. To tak mizerny trochę.
Największa armia. Tak mam większą armię, tak mam większą armię. Dobra. Teraz tak. Tutaj. Mamy wykupionych, nie mamy wykupionych. Mamy wykupionych. Ok. Czy tutaj mamy wykupionych? Nie mamy wykupionych. No dobra, ale teraz zobaczmy, bo tu są budynki. Tu jest co? Wykupienie krypta. Tu jest do wykupienia co? 27. Brakuje nam kasy, po prostu brakuje nam kasy. Żeby to się zgadzało, brakuje nam kasy. Gdzie was tu jest? Grupa. Brakuje nam po prostu kasy. Czekajcie, ty idziesz tutaj dalej. Dobra, słuchajcie, ale to jest wszystko w tym odcinku. Albo dobra, nie, dokończymy, sobie tydzień zrobimy. Zrobimy sobie ten tydzień, te 2-3 minuty nas nie zbawi. Żeby to jakoś wyglądało, żeby to godnie. Co tu jest? A, kamień jest. Słabo, że kamień jest. Tak, słabo, że kamień jest. Dobra, czekajcie, wbijmy się do was. Bo jakbym teraz wszystkie jednostki wykupił sobie tutaj. Ścigaj. 700. Zawsze coś. 27 jakbym tu. Ty, jedź dalej. Jedź dalej, jedź dalej. Nie wiem, gdzie ty tutaj wylądujesz. Czy możesz tu gdzieś wylądować? Tylko tu możesz wylądować. Aha, okej, okay, no to sądzę, że mogę zrobić z tobą następującą rzecz. Puścimy turkę. No i teraz tak. No bo mam tu trzech do wykupienia jeszcze, tak? Okej. Okay. Tutaj mam do wykupienia iluś tam. Widzimy turkę. 21 tysięcy mam. Tam jeszcze gdzieś były anioły. Tam jeszcze gdzieś były anioły i tak dalej. No mógłbym tutaj pojeździć, pozbierać te rzeczy, żeby tutaj 30 tych. tysiące mam ja. Kupię was. 8. Jeszcze potrzebuję kupić to. Jeden do wszystkich atrybutów bohatera i zwiększyć cechę wszystkich strzelców w armii o 1. To chcemy sobie kupić. Teraz tylko się zastanawiam, jak to ogarnąć. Dobra, słuchajcie, ale to już będzie w następnym odcinku. Póki co, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.